Otaczająca nas rzeczywistość jest niezwykle skomplikowana, a ilość napływających informacji może bywać przytłaczająca. Cywilizacyjny pośpiech, którego jesteśmy uczestnikami, sprawia, że część z nas coraz rzadziej sięga do rzetelnych źródeł w celu zdobycia potrzebnych nam informacji, zastępując je wątpliwej jakości materiałami łatwo dostępnymi w sieci lub sloganami powtarzanymi przez masy. Biorąc pod uwagę powyższe, czy można się dziwić takiej tendencji? Otóż można, ba, nawet trzeba. Wiele naszych myśli, postaw, a nawet zachowań wynika bardzo często z niewystarczającego poziomu wiedzy na dany temat. W świetle tego stwierdzenia zasadnym wydaje się być ciągłe podsycanie wewnętrznej potrzeby poszerzania własnych horyzontów. A zatem do dzieła. W ostatnich latach zaobserwować można było dość szybko pogłębiającą się polaryzację naszego społeczeństwa w oparciu o różnice światopoglądowe, moralne, religijne czy po prostu polityczne. Ludzie zaczynają uparcie skupiać się na tym, co ich dzieli, przy całkowitym pominięciu aspektów spajających. Pojęcia takie jak tolerancja czy akceptacja różnorodności zaczęły być nie tylko ze sobą mylone, ale w niektórych kręgach nawet źle odbierane. A przecież nie musimy się ze sobą zgadzać. Wystarczy, że będziemy się wzajemnie szanować. Coraz częściej zaczynamy ulegać negatywnym stereotypom powielanym przez masy, kształtując tym samym niejednokrotnie bezpodstawne uprzedzenia. A to już tylko krok do niezwykle szkodliwego zjawiska – dyskryminacji. Rzućmy więc na te pojęcia nieco więcej światła. Stereotypy to bardzo typowe zjawisko, gdyż zaobserwować możemy je w niemal każdej grupie społecznej. To nic innego jak konsekwencja cywilizacyjnego pośpiechu oraz coraz częściej obserwowanego myślenia na skróty. Z definicji pana Bogdana Wojciszkę to tradycyjnie rozumiany, nadmiernie uogólniony, uproszczony obraz określonej grupy społecznej, wyodrębnionej na podstawie łatwo dostrzegalnej cechy, takiej jak płeć, rasa, narodowość, klasa społeczna czy zawód. Stereotypy to bardzo ograniczone i zniekształcone obrazy osób, grup czy instytucji, utrwalone w naszym umyśle. Warto pamiętać, że tworzenie się stereotypów jest zależne od odpowiedniej manipulacji ładunkiem informacyjnym. Prościej mówiąc, zbyt mała ilość informacji na dany temat nie ukształtuje stereotypu, natomiast zbyt duża obali go. Aby móc funkcjonować w naszej przestrzeni poznawczej, potrzebuje odpowiednio dobranej porcji wiedzy. Idąc tokiem tego rozumowania, dobrą praktyką chroniącą nas przed negatywnymi skutkami stereotypów może być poszerzanie własnych kompetencji. Poświęćmy trochę energii na poznanie drugiej osoby, zamiast z taką łatwością poddawać ją ocenie. W końcu każdy człowiek jest indywidualną jednostką, której nie powinno się określać jako ogół. Przystańmy na chwilę i zastanówmy się, czy swoim zachowaniem nie powielamy stereotypów na temat grup, do których należymy. Bo zmiana myślenia ogółu zacznie się po zmianie zachowania jednostki. Dlatego tak istotnym jest dawanie dobrego świadectwa swoją osobą. O ile stereotypy pełnią ważną funkcję poznawczą, pozwalając nam redukować nadmiar informacji, o tyle o uprzedzeniach z nich wynikających nie można powiedzieć już tyle dobrego. Według Hanny Hammer uprzedzenia to wroga, nieuzasadniona, nieracjonalna, silna i bardzo trwała postawa wobec grupy lub osoby, wyłącznie z powodu przynależności człowieka do danej grupy. Skąd się biorą? Są m.in. wypadkową naszej niewiedzy, strachu przed obcym, nieznanym, a także skłonnością do dzielenia osób na grupy, przy oczywistym założeniu, że my jesteśmy lepsi niż oni. W końcu my jesteśmy wyjątkowi, a oni wszyscy są tacy sami. Potraficie sobie to wyobrazić? Nie lubię jej, bo jest blondynką. Przecież wszystkie blondynki są mało inteligentne. Nie przepadam za nim, jest z Warszawki, to same cwaniaki. Nie toleruję ludzi ze wsi, to same prostaki. Pamiętajcie, że za tą blondynką, warszawiakiem czy mieszkańcem wsi stoi tysiące innych zupełnie różnych od siebie ludzi, których nie mamy prawa obrażać tylko dlatego, że według nas to oni, a nie my. Świat jest wystarczająco duży, aby pomieścić nas wszystkich. Dyskryminacja jest ostatnim elementem powyższego łańcucha i jednocześnie najbardziej niebezpiecznym. Oznacza nierówne, gorsze traktowanie drugiej osoby, np. z powodu jej odmiennej rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, płci, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej, gdy takiego traktowania nie można ani usprawiedliwić, ani obiektywnie wytłumaczyć. Wyobraźmy sobie, że pracowniczka pewnej firmy jako kobieta nie jest preferowana przez swojego pracodawcę jako kandydatka do awansu, nie ze względu na niższe kompetencje od pozostałych kandydatów, lecz ze względu na płeć. Lub pracownika, który po ujawnieniu swojej orientacji, wyznania lub pochodzenia zostaje w następstwie tego zwolniony z zajmowanego stanowiska. Brzmi fair? Odrzućmy część ogólnie przyjmowanych schematów narzucanych przez społeczeństwo i zacznijmy myśleć mniej szablonowo, a z czasem na pewno dostrzeżemy, że świat nie jest czarno-biały. Dla nieprzekonanych warto też dodać, że dyskryminacja jest również zjawiskiem zakazanym przez polskie prawo pod groźbą pozbawienia wolności. Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.